Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Pyzik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polakami za granicą, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość jest za silną Polską w Europie. W jaki sposób ta pozycja jest i powinna być budowana na tle trudnych relacji z naszymi sąsiadami? Pozycja Polski w Europie jest silna. Ona wynika przede wszystkim z sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, która od 4 lat nie tylko się znormalizowała, ale idzie w kierunku dalszego rozwoju. I konsekwencje tego to są też również konsekwencje w relacjach nie tylko z naszymi sąsiadami, ale innymi podmiotami polityki międzynarodowej, czy w Unii Europejskiej, czy w większym kontekście. Układ z NATO jest dla nas układem, który wskazuje kierunek naszego działania i kierunek, w którym chcemy się rozwijać. Tym kierunkiem jest współpraca oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi. To niesie pewne konsekwencje zarówno w relacjach z partnerami europejskimi, jak i partnerami na wschodzie. Przypominam, że od wschodu graniczymy z Ukrainą, która praktycznie jest dzisiaj krajem wojennym, krajem, w którym w granicach jest konflikt zbrojny. Natomiast Białoruś jest krajem bardzo zdominowanym przez jednego z naszych najbardziej, nazwijmy to, interesujących sąsiadów, czyli przez Rosję. Litwa, Łotwa i Estonia, kraje bałtyckie, to są kraje, które na dzień dzisiejszy są, właściwie ich przestrzeń powietrzna jest pod patronatem polskiego lotnictwa, jest strzeżona przez polskie F-16 i to jest konsekwencja właśnie bycia Polski w NATO. Natomiast kwestie gospodarcze to jest przede wszystkim kwestia pozyskiwania inwestorów. Rząd pana premiera Morawieckiego robi to bardzo dobrze, zresztą widać konsekwencje, ale przede wszystkim Polska wydaje się dzisiaj w tej przestrzeni społeczno-gospodarczej pokazała pewną jakość, która poziomuje ją w Europie i to poziomuje, jeśli można tak to ująć, coraz wyżej. Mianowicie procesy, które u nas zachodzą od 4 lat, są bacznie obserwowane przez cały świat, nie tylko przez Europę, co w konsekwencji powoduje, że coraz więcej krajów, coraz więcej sił politycznych z całego świata skłania się do tego, żeby głębiej analizować te sytuacje w Polsce, jak do niej doszło i jak jest rozwijana. Bo przypomnę, że po 30 latach niemal transformacji, wychodzenia z komunizmu, jesteśmy pierwszym krajem z tej przestrzeni komunistycznej, który rozwija się, i to tak dobrze, jak wiemy, że chociażby zapowiedź zerowego deficytu w przyszłym roku, to jest rzecz, która musi zwrócić uwagę ludzi, którzy rządzą w innych krajach, bo nagle się okazało, że w Europie Środkowej jest kraj, w którym jest rząd, który rządzi, właściwie zarządza krajem i narodem dla jego dobra i ku jego dobru, i wszystko idzie w kierunku pewnego rozwoju, bardzo dobrze ukierunkowanego. Oczywiście nie jesteśmy samotną wyspą. Nasza gospodarka to jest gospodarka umiejscowiona pomiędzy Rosją a Niemcami. Nasza gospodarka jest bardzo uzależniona od gospodarki niemieckiej. Tak to wyszło z przestrzeni wieków i lat. I w gruncie rzeczy to, co dzisiaj robimy, to jest budowanie własnej gospodarki, czy odbudowanie własnej gospodarki, od własnej siły. No i trudno wymagać od naszych sąsiadów, żeby do końca byli przychylni tym rozwiązaniom. Przykład Nord Stream 2 pokazuje jednoznacznie, że jest tu wiele jeszcze do zrobienia, ale właśnie dlatego mamy sojusz z Stanami Zjednoczonymi i staramy się go pogłębić, gdyż w sytuacji trudnej chcemy mieć też argumenty, które pozwolą nam negocjować lepsze kontrakty, lepsze, mam na myśli tu na przykład kwestie gazu, o której pewnie wszyscy wiedzą, kwestie innych umów międzynarodowych, które wpłyną na naszą gospodarkę i a co za tym idzie, na rozwój naszego kraju. Szanowni Państwo, co to znaczy pozyskiwać więcej inwestorów, co znaczy rozwój gospodarczy kraju? To znaczy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska była krajem ludzi, którzy nie tylko, że żyją dostatnio, ale zarabiają porządnie,
porządne pieniądze, zarabiają uczciwe pieniądze i po prostu są bogaci sami z siebie, żeby kraj nasz był, no nie powiem, że mlekiem i miodem płynącym, ale dlaczego nie? W swojej dotychczasowej działalności parlamentarnej nie szczędził pan jako poseł wysiłków na rzecz poprawy sytuacji polskich mniejszości rozproszonych na całym świecie. W jakim stopniu sytuacja naszych rodaków za granicą poprawiła się w mijającej kadencji i co jeszcze można zrobić dla polskiej Polonii? No, bardzo dziękuję za takie podejście do mojej pracy. No cóż, ja byłem w tej kadencji wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami mieszkańcami poza granicami kraju. No i cóż tu można powiedzieć? Na około 36-38 milionów Polaków, którzy mieszkają w kraju, około 20, niektórzy mówią, że nawet 21 milionów Polaków mieszka poza granicami kraju i do tej pory nie miało żadnego polskiego dokumentu. Co to oznacza? To oznacza, że 40% narodu jest jakby wyjęte poza prawa swoich przodków, a to właśnie oni w dużej mierze są i byli nośnikami tradycji i zwyczaju polskiego na całym świecie. W gruncie rzeczy Polaków chyba nie ma kontynentu, na którym nie ma Polaków. To kontynentu to na pewno, ale nawet na Antarktydzie, gdzie są polscy badacze, więc można uznać, że Polacy są wszędzie praktycznie. Natomiast prawda jest taka, że w swoich działaniach komisja w tym roku wypracowała dwie kwestie, mianowicie nowelizację do ustawy o karcie Polaka. Dzięki temu, jak do tej pory, karta Polaka to był projekt dedykowany dla Polaków mieszkających na wschodzie. Chodziło o to, żeby wykonać coś, ten wręcz pewien gest w stosunku do Polaków mieszkających w tej przestrzeni z oczywistych względów. W tym roku miało 80 lat, kiedy zaczął się dramat ich rodzin i tych ludzi i no niestety niewielu z nich do dzisiaj, powiedzmy, dożyło, ale to jest projekt skierowany bardziej już do ich dzieci, do ich wnuków, do ich potomków. Więc kontynuacja tego projektu dzisiaj, w tym roku, to jest skierowanie tej karty Polaka do wszystkich Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, a to oznacza, że każdy człowiek, który uważa się za Polaka i który ma możliwość udowodnienia tego, że ma polskie korzenie, winien otrzymać kartę Polaka i podlegać rygorowi prawa z tego wynikającemu. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że jest to początek pewnego procesu skierowanego przez państwo polskie do wszystkich Polaków mieszkających na świecie. Chodzi o to, żeby wypracować tak naprawdę pewną formułę współpracy między państwem a Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, która będzie korzystna i dla właśnie tych Polaków mieszkających poza granicami, ale także i dla ojczyzny. Repatriacja to jest następna ustawa. Ona była skierowana szczególnie właśnie do Polaków mieszkających na wschodzie, do tym dalekim, bo zwłaszcza w Kazachstanie. I ona została tak dobrze przeprowadzona, i to nie mówię, żeby się chwalić, ale życie to potwierdziło, że Kazachowie przyjeżdżają dzisiaj do Polski i proszą o podzielenie się z nimi doświadczeniami z procesu tej karty Polaka, dlatego że ich naród też spotkało podobne historyczne rozproszenia narodu jak nasz. Więc myślę, że w tej kwestii już coś jest zrobione i w każdym razie jest wytoczony jakiś kierunek działań. Oczywiście to jest początek. Ja osobiście po analizie tych wszystkich ruchów, które zostały wykonane, uważam, że w naszym kraju powinna być jedna instytucja pod patronatem na przykład pana prezydenta, która będzie koordynowała wszystkie działania związane z szeroko rozumianą relacją z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, bo na dzień dzisiejszy te działania są skierowane w stosunku do Polaków od strony Senatu, specjalnej komisji w Senacie, od naszej komisji w Sejmie, również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no i oczywiście od pana prezydenta. Z wielu względów, czy logistycznych, czy wręcz, to jest wymóg według mnie i czasu, i chwili, żeby jednak powstała w Polsce jedna, jedyna instytucja, która
będzie się Polakami poza granicami zajmowała całościowo i myślę, że spróbuję pójść w tym kierunku, żeby te działania zrealizować. Oczywiście tych działań jest więcej, bo szanowni Państwo, proces współpracy z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju jest bardzo złożony, dlatego że to są ludzie żyjący w różnych krajach, w różnej kondycji i mające różne doświadczenia, którymi bardzo chętnie z macierzą by się podzielili, ale prosty przykład polskich naukowców na świecie, polskich polityków na świecie. To jest kwestia no, z jednej strony złożona, bo każdy Polak mieszkający poza granicami kraju jest obywatelem nie Polski, tylko jest formalnie obywatelem swojego kraju, ale można to pogodzić i można te doświadczenia tych ludzi wykorzystać u nas w kraju i odwrotnie, współpracować z tymi ludźmi, z tymi środowiskami rozproszonymi po całym świecie dla dobra państwa polskiego. Bezpieczeństwo Polski ze zrozumiałych względów przewija się we wszystkich programach wyborczych. Rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze występuje zgodność przy podejmowaniu trudnych i ważnych decyzji. Prawo i Sprawiedliwość działa w takich sytuacjach na rzecz ponadpartyjnego porozumienia. Taka sytuacja miała miejsce przy podejmowaniu przez rząd wysiłków zmierzających do zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk na terytorium Polski. Działania te przyniosły wymierne rezultaty. Czy rzeczywiście amerykańska obecność wojskowa w naszym kraju jest aż tak istotna? Tak, jest istotna, jest bardzo istotna, bo patrząc na to zjawisko, z punktu widzenia wręcz biologii, czyli żywej komórki, to my jako kraj musimy mieć, i to bez względu na barwy polityczne, każdy polski polityk to potwierdzi, musimy mieć taki system wdrożony, taki system bezpieczeństwa, który no, spowoduje, że bezpieczeństwo naszego kraju będzie rzeczą pewną. Żywa komórka musi wypełnić parę funkcji, żeby funkcjonować. Pierwszą podstawową funkcją to jest funkcja bezpieczeństwa, czyli musi zagwarantować sobie przetrwanie. Dla nas tym przetrwaniem jest albo armia, która jest w stanie odrzucić wroga ewentualnego, albo armia, która, czy system organizacji wojska, czy systemu obrony narodowej w taki sposób, że odrzuci to wrażego wroga i zniechęci go do ewentualnych działań zaczepnych. No to jest oczywista sprawa. Wróg wtedy będzie wiedział, że nie opłaca się Polski nachodzić, że koszty takiej agresji potencjalnej będą jakby no, trudne do poniesienia przez niego, albo wręcz nie będą, nie będzie w stanie tych kosztów ponieść. Ale jest drugi element, który jest w chwili obecnej równie ważny, bo ten pierwszy element, tak jak powiedziałem, to jest wręcz biologia. Musimy to mieć. Musimy mieć silną armię, musimy mieć silną obronę narodową i wszystkie elementy z tym związane muszą się komponować w system, w całość. I to jest oczywista oczywistość. Dzięki ministrowi Błaszczakowi ten system na dzień dzisiejszy nie tylko funkcjonuje, ale rozrasta się i to w sposób bardzo korzystny pod każdym względem, również tym finansowym. Natomiast jest drugi aspekt tej amerykańskiej obecności w Polsce. Otóż, szanowni Państwo, ja twierdzę, że w głównej mierze może to nie jest najważniejszy element, ale na pewno niezwykle istotny w rozwoju gospodarczym, społeczno-gospodarczym naszego kraju jest aspekt właśnie tego bezpieczeństwa dokonanego niejako przez żołnierzy amerykańskich. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, sposób budowy społeczeństwa amerykańskiego i jego funkcjonowania przez te lata doprowadzi do systemu, w którym atak na żołnierza amerykańskiego to jest tak naprawdę w dużym przeniesieniu atak na amerykańskiego podatnika. No nie będę tej myśli dalej rozwijał, myślę, że to jest oczywista oczywistość. W związku z tym fizyczna obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest, nie chcę użyć słowa żywa tarcza, ale to jest naprawdę wielka, wielka ochrona dla każdego obywatela polskiego. Natomiast drugi aspekt to jest taki, że ta obecność daje nam gwarancję dalszego społeczno-gospodarczego rozwoju. To właśnie żołnierz amerykański daje nam, mam nadzieję, że da nam tą gwarancję na przyszłość, że ochroni nasz rynek, nasz kraj, naszą gospodarkę w prowadzeniu tak zwanego rozwoju zrównoważonego. Bo w tym momencie mamy pewność, że
każdy, kto chciałby nas zaatakować, musiałby, i nie myślę bynajmniej tylko i wyłącznie o agresji fizycznej. Mówię tutaj o cyberprzestrzeni, o różnych innych działaniach, które mogą przynosić skutki gospodarcze. Mówię tu o Nord Stream 2, mówię tu o takich rzeczach właśnie jak umowy gazowe, umowy te energetyczne, nazwijmy to tak. Natomiast dzięki temu spokojowi, tej sile, która między innymi się nami opiekuje, mamy gwarancję tego, że świat ludzi wolnych to jest też przestrzeń, w której wszyscy Polacy żyją i mają szansę się rozwijać. To jest szansa każdego z nas, to jest szansa, która leży w naszych rękach, ale każdy Polak musi mieć świadomość tego, że jest strzeżony i że państwo polskie zrobi wszystko, żeby jego rozwój był nie tylko w wolności, ale w wolności jego działań jak najbardziej otwarty. Co dla Polski oznacza zniesienie dla naszych obywateli wiz do Stanów Zjednoczonych? Ja to odbieram bardziej w kategoriach symbolicznych, dlatego że ci, którzy znają historię, wiedzą, że nie jeden amerykański prezydent obiecywał już zniesienie tych wiz. Z jakichś względów, o których może kiedyś historia napisze, myśmy tych wiz nie otrzymywali. Powiem szczerze, że nie przekonywuje mnie ta formuła tych 3% odmów wizowych, bo do mnie też docierały różne sygnały o tym, w jaki sposób te rozmowy się odbywają, więc tu muszę być też konsekwentny. Natomiast z punktu widzenia strategicznego, z punktu widzenia jakby to powiedzieć, marketingu politycznego, jest to niezwykle ważny ruch, bo on pokazuje otwartość Stanów Zjednoczonych do wolnego narodu, wolnych ludzi i bez względu na kolor skóry, przekonania religijne, każdy obywatel Polski będzie mógł pojechać do Stanów Zjednoczonych, czy w celach turystycznych, czy biznesowych. I tu jest wielkie podziękowanie zarówno dla pana prezydenta Trumpa, ale również dla pani ambasador Mosbacher, która z tego co wiem też w tej przyspieszeniu tych wszystkich procedur odegrała istotną rolę. Czy mógłby pan określić najważniejsze kwestie, które powinny zostać podniesione podczas kolejnej kadencji parlamentu w kontekście dalszego rozwoju ziemi gliwickiej i szerzej całego województwa śląskiego? Zacznijmy od tego, że Śląsk jest gospodarczym sercem Polski. Tutaj, jak w soczewce, skupiają się wszystkie, a przynajmniej większość problemów wszystkich Polaków. Ale tutaj szczególna troska powinna pójść, państwa polskiego powinna pójść w kierunku realizacji tego, co nazywamy programem dla Śląska. To jest program rządu, który już jest realizowany. To jest program, który nie tylko nadrabia pewne zaległości z przeszłości, ale też buduje pozycję dla Śląska, taką pozycję startową na przyszłość, zwłaszcza dla młodego pokolenia. To są kwestie inwestycji w infrastrukturę drogową, kolejową. To jest kwestia środków, które pójdą na rozwój przemysłu na Śląsku. To jest też kwestia programu, który idzie w kierunku tego czystego powietrza na Śląsku. Od strony ekologicznej rzecz ujmując, na Śląsku to jest duży problem, bo tutaj dalej jest jeszcze dużo zakładów produkcyjnych, które, jak to się mówi, kopcą, ale też jest duże zagęszczenie mieszkańców. W związku z tym, zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym, jest problem ze smogiem. Ale też są pewne rzeczy, które nie da się 5 minut zrobić, ale nad którymi pracujemy i które chcielibyśmy tutaj właśnie, jeśli chodzi o ziemię śląską, przeprowadzić. To są inwestycje w służbę zdrowia, ale to jest na przykład, to jest moje marzenie, bo tutaj w Gliwicach, niedaleko miejsca, w którym jesteśmy, jest Instytut Onkologii, który jest uważany za jeden z najlepszych w Polsce, jeżeli nie najlepszy. I myślę, że Śląsk jest dobrym miejscem i na przykład ta przestrzeń wokół Instytutu Onkologii w Gliwicach jest dobrą przestrzenią, żeby tu zrobić kampus taki akademicko-laboratoryjno-naukowy wręcz, w którym na przykład kwestie onkologiczne byłyby badane na najwyższym na świecie poziomie. Myślę, że stać nas na to.
To jest dla Śląska w chwili obecnej jedna z najważniejszych, nie tylko dla Śląska, dla całej Polski rzecz najważniejsza. Niestety ilość przypadków onkologicznych, nowych przypadków onkologicznych jest zatrważająca. W związku z tym trzeba przeprowadzić pewne zmiany i te zmiany realizujemy już od 4 lat. 4 lata temu, w listopadzie, 4 lata temu zwrócono moją uwagę na fakt dotyczące na przykład takich kwestii jak edukacja lekarzy, przyszłych pokoleń lekarzy właśnie w aspekcie onkologicznym. Chodzi o to, żeby lekarz nie miał 2 godzin wykładów czy zajęć dotyczących problematyki onkologicznej, tylko żeby jednak temu blokowi, zwłaszcza, że aspekt społeczny tego zjawiska, którym są choroby onkologiczne, jest zatrważająco duży i to z dnia na dzień rośnie. Więc chodzi o to, żeby lekarz pierwszego kontaktu nie powiedział pacjentowi, że ma zapalenie krtani, tylko żeby jednak poddał, czy był w stanie dokonać takiej analizy, która by, daj Boże, na wstępnym etapie wykryła coś gorszego niż zapalenie krtani. Gdyż są takie sytuacje, że ludzie trafiają do onkologii i okazuje się, że jest na wiele rzeczy za późno. To są dramaty straszliwe. Więc to jest na pewno dla Śląska bardzo istotna sprawa, ale również sprawą ważną jest to, że Śląsk jest takim skrzyżowaniem Europy. To tu drogi A1 i A4 się krzyżują. To trzeba, jak się wydaje, lepiej, efektywniej wykorzystać dla naszej gospodarki, ale z zachowaniem pewnych uwarunkowań ekologicznych i uwarunkowań, które umożliwiają godne życie i normalne życie mieszkańców, którzy tutaj mieszkają i to od wielu pokoleń. Również ważną kwestią, która za tym idzie, jest też kwestia węgla, technologii węglowych. Jak Państwo wiecie, wręcz można już dzisiaj mówić może nie tyle o ideologii, ale wręcz modzie na eliminację węgla z przestrzeni gospodarczej. Nas nie stać na to. My tutaj na Śląsku żyjemy na mega gigantycznej półce węglowej i naszym żądaniem wręcz jest to, żeby tą przestrzeń, ten potencjał może tak wykorzystać. Myślę tu o technologiach, które pozwalają użytkować węgiel, ale w sposób czysty i ekologiczny. Myślę, że to jest wyzwanie dla środowisk naukowych, które na Śląsku są duże i bardzo poważne i bardzo znane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mówię tu o Politechnice Śląskiej w Gliwicach czy Uniwersytecie Śląskim. Kwestia, tak jak powiedziałem, programu dla Śląska to jest kwestia też infrastruktury nie tylko drogowej i kolejowej, bo o jakości tej infrastruktury to się sami Państwo przekonacie już za kilka miesięcy przyjeżdżając na Śląsk, bo to jest kwestia nie tylko dróg tych głównych, ale właśnie tych powiatowych i gminnych dróg, gdzie ta przestrzeń, ta infrastruktura drogowa musi być poddana naprawdę po bardzo poważnej renowacji, chociażby ze względów na zwykłe bezpieczeństwo, bo dzisiaj problemem mieszkańców Śląska w tych mniejszych miejscowościach to jest wzmożony ruch drogowy i kwestia bezpieczeństwa z tego wynikające. To, że jest to bardzo ważna sprawa, można się zorientować na Śląsku chociażby przez to, żeby można zobaczyć, jak bardzo i nauczyciele, i samorządy dbają o to bezpieczeństwo dla dzieciaków w przedszkołach, czy przedszkolach, czy takich obiektach, gdzie młodzież użytkuje je. Nam zależy nie tylko na tym, żeby Śląsk był dalej gospodarczym sercem Polski, ale nam zależy też na tym, żeby komfort życia ludzi na Śląsku rósł. I mam nadzieję, że zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzi i będzie przeprowadzać, idą w tym kierunku. Kolejną rzeczą, która bardzo wzmocni gospodarczo Śląsk, ale i całą Polskę, to jest regulacja żeglugi śródlądowej. Niestety to jest, ze względu na ogromne koszty, to jest proces, który potrwa jakieś 15-30 lat, ale to już się zaczęło, to już trwa i w konsekwencji może to bardzo poważnie wzmocnić polską gospodarkę. Takich rzeczy jest wiele, jeśli chodzi o Śląsk, więc pracy jest i będzie, jak Bóg da, naprawdę wiele. I liczę, że ponad podziałami politycznymi będziemy w stanie
podejść do tych problemów, zwłaszcza gospodarczych, tak, żeby nie tylko Śląsk na tym, nazwijmy to tak, wzbogacił się, ale żeby Śląsk mógł być tą prawdziwą perłą w polskiej koronie.